A my wracamy do audycji i dalej rozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą. Większość utonień i podtopień takich nie po deszczu, tylko podtopień w wodzie, jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych. Zgodzą się panowie ze mną, prawda? Oczywiście. Zapewne wiele z tych tragedii można było uniknąć. Woda, nawet ta z pozoru spokojna i płytka, kryje w sobie wiele pułapek. Pod jej powierzchnią mogą być ukryte, proszę państwa, niewidoczne z brzegu przedmioty, elementy konstrukcji, czy nawet potłuczone butelki i zardzewiałe pojemniki. Czym należy się kierować i na co zwrócić szczególną uwagę w doborze miejsca do plażowania? Co powinniśmy wiedzieć o prawidłowym przygotowaniu całej rodziny przed wypadem nad rzekę, na plażę? Co należy ze sobą zabrać? Jaki sprzęt, którym dysponujemy, należy wziąć ze sobą, aby móc bezpiecznie spędzić ten czas bez przeszkód i cało wrócić do domu? Panie Leszku, pan jako woprowiec. No przede wszystkim zapraszam w dalszym ciągu, jeśli chodzi o łomżniaków, ale i turystów przejeżdżających przez Łomżę, na kąpielisko, gdzie tam kąpiel będzie zgodnie z prawem i z zabezpieczeniem ratowniczym. Jeśli chodzi o same przygotowanie kąpieliska i przygotowanie tego miejsca do kąpieli, bo w tej chwili ta nowa ustawa zmieniła troszeczkę te wymogi, do Unii weszliśmy, więc wiele tych przepisów wybiegamy przed Unię na kolanach, żeby dostosować się coś tam, prawda, i tak dalej. Nie do końca ma to z rozsądkiem porządek, ale sprawa wygląda następująco. Ratownicy przychodzą na godzinę 10 rano i do godziny 11 przygotowują teren do pracy, czyli nie ma tam szkieł, nie ma... No oczywiście, no wszystkiego się wytropić nie da w wodzie, co po nocy. A jest wystarczająca ilość koszy na śmieci na plaży? Uważa pan, że to jest wystarczająca ilość? Tak? Oczywiście, że wystarczająca ilość. Natomiast, natomiast to, że ludzie pójdą z kąpieliska, a jest jak bitwa pod Grunwaldem i do kosza się nie chce iść, tylko się rzuca, gdzie się stoi, to jest inna sprawa. To już kultury osobistej i tak dalej sytuacja. I choć muszę powiedzieć, że to z każdym rokiem się poprawia, coraz mniejsze są jakby grupy ludzi, którzy po prostu nie potrafią się zachować pod względem czystości, żeby tam zanieść to do kosza. Worki na śmieci stoją bezpośrednio przy samej plaży, blisko dosłownie 2-3 metry od linii wody, więc nawet chodzić nie trzeba. Właściwie tak dalej. Kosze na śmieci duże stoją dalej. Nie widzę problemów czystości. Jeśli chodzi o problem wrzucania do wody, tu jest troszeczkę inaczej to rozpatrywane, bo często w dzień, gdy jesteśmy tam na kąpielisku z ratownicy, to tych rzeczy wrzucanych do wody są sporadyczne ilości. Natomiast dużo tego płynie. Dzisiaj wiemy o tym, że woda często zmienia poziom z uwagi na częste opady deszczu. Tydzień temu, między piątkiem a poniedziałkiem, czyli mamy przez 4 dni, woda przybyło na wysokości plaży o 1,30 m. O, to sporo. Teraz gdzieś średnio około 2 cm, zatrzymała się do wczoraj 2-3 cm na dobę spada. Powoli zaczęła opadać. Jest bardzo duży stan wody, no my jesteśmy zadowoleni z tym, że oczywiście to się wiąże codziennie z przestawianiem kąpieliska, bo wiemy o tym, że strefa dla nieumiejących pływać to jest do głębokości 1,20 m, oznakowana żółtymi bojami, i za to lino jeszcze 1 m musi być głębokość nieprzekraczająca 1,30 m. Wiemy, że to ktoś, który rysował ten projekt na obrazku, na kartce, na stole, to mu było bardzo prosto i ładnie. Natomiast taki znaleźć brzeg w rzece, żeby tak się ułożył pięknie, to tylko można zrobić tam, gdzie jest wyłożone płytkami i to jest takie równe, więc musimy zmniejszyć głębokość po to, żeby mieć zapewnione tamto, bo jakby doszło do zdarzenia i prokurator przyjdzie i wsadzi tyczkę i zmierzy i będzie nie 1,30 m, tylko 1,40 m, to już mamy po zawodach, prawda? Dobrze, więc... a panie Leszku, co zabieramy nad wodę? Co zabieramy? No, najlepiej dobry humor. I na pewno nie buteleczki, bo tam pisze tabliczka zakaz wnoszenia, spożywania i tak dalej. To wiemy, o co chodzi. Zabieramy piłkę do środków. Piłeczki wypożyczamy. My u
nas, także przychodzi, klient chce wypożyczyć piłkę, oczywiście ze dokumentem, ze zdjęciem, bo różnie to bywa, z innymi rzeczami, ktoś tam przyniesie telefon komórkowy i prosi, żeby za telefon mu dać piłkę, wiadomo, że ten telefon to był u dziewczyny w torebce niedawno jakieś i tak dalej, więc raczej taki z nimi. Rowery ustawiamy na stojaczkach, rowerami nie jeździmy po placu, z uwagi na to rowerów nie kładziemy tam, bo oczywiście może ten rower nie jest aż tak wielkim urządzeniem, żeby zajmie za mało dużo miejsca, natomiast biegające dzieciaczki po plaży, bawiące się, wpadnie w rower i się pokaleczy. I żeby tego uniknąć, zrobiliśmy stojaki na rowery, stoją z zewnątrz, wjeżdżają, wchodzą i tak dalej. Pojazdami mechanicznymi, różnymi innymi, zakaz wjazdu, w koło znaki, tabliczki, zakaz wchodzenia piesków, innych rzeczy. Co zabieramy ze sobą? Zabieramy ze sobą na pewno jakiś ręcznik, bo chcemy gdzieś się położyć na trawce, prawda? Piasku za wiele nie ma, bo woda zabrała, piasek się podniosła do góry, leżymy na trawce. Trawka strzyżona jest przez naszych pracowników przynajmniej raz w tygodniu, że jest stacji, sprzątnięte, czyściutko. Zabieramy ze sobą, ci, co nie chcą kupić kanapki na kąpielisku, to przyniosą ze sobą. Na kąpielisku udostępniam teren pod działalność tego typu jak lody. Tam ta pani widzę, że tam jakieś tam kiełbaski ma, jakieś tam gofry, nie gofry, także można sobie zjeść. Przyjeżdżają panowie z watą szklaną, z jakimiś tam napojami. Z watą cukrową, szklanej nie jemy. Przyjeżdżam rzeczywiście z watą cukrową. Nie jem z tą watą szklaną, bo nie jem tego. No, ale zdarza się. Oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o co zabrać ze sobą, no na pewno jakieś kremy, coś, żeby ciało troszeczkę przygotować. Filtrem, dalej. Ktoś dopływa więcej w wodzie, może też się posmarować jakimś kremem dającym jakiś większy poślizg ciała i tak dalej. No, a przede wszystkim dobry humor, no bo co to, nic się trzeba za wiele znosić. Panie Sławku, policja co radzi zabrać nad wodę? To, o czym pan wspomniał, dobry humor przede wszystkim. Poza tym poinformujmy zawsze osoby nam bliskie, czy te z rodziny, że wybieramy się nad wodę. Gdzie? Gdzie będziemy przebywać? Co będziemy robić? Z kim ewentualnie? Bo często dochodzi do takich sytuacji, kiedy, nie daj Boże, osoba ginie, tonie. Później jest poszukiwana wiele, wiele miesięcy i dopiero wiosenne roztopy powodują to, że ciało jest odnajdywane. Informujmy naprawdę wszystkich nam bliskich, gdzie będziemy, z kim będziemy, co będziemy robili i korzystajmy z tych wyznaczonych kąpielisk.